dniu 25 marca między godziną 10 a 11 w 10 Polskiej Brygadzie Logistycznej odbędzie się szkolenie z wykorzystaniem syren alarmowych. Jest to system powszechnego ostrzegania i alarmowania, słyszalny dla wszystkich. W ramach tego szkolenia przede wszystkim my tutaj w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej chcemy sprawdzić techniczną sprawność tego systemu, czy wszystkie syreny funkcjonują poprawnie, czy coś musimy naprawić. Planujemy również modernizację tego systemu, dlatego tak ważne jest jego uruchomienie. Ten system uruchamiany jest bardzo rzadko, ponieważ jest to jakby broń najcięższego kalibru, jeżeli chodzi o powiadamianie ludności. Nie chcemy, żeby ludzie osłuchali się z tymi sygnałami, żeby nie myśleli, że w razie jakiegoś potencjalnego zagrożenia tutaj ktoś pomyślał, a 10 Brygada Logistyczna znowu ćwiczy. Dodatkowo oczywiście w ramach naszego tutaj ćwiczenia zostaną sprawdzone umiejętności naszych żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej w zakresie poprawnego zachowania się po usłyszeniu takiego sygnału. Sprawdzimy sobie tutaj również odpowiednią dokumentację w ramach właśnie tego systemu ostrzegania i alarmowania.